Oj, gram i gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska. Z tej strony Solak i witam was w kolejnym i być może ostatnim odcinku serii Call of Duty World War 2. Kampania. Tak, dokładnie tak. 11 odcinek. Przedostatni lub ostatni, tego nie wiem, chociaż wydaje mi się, że ostatni, bo tu już, jak widzicie, klikam, nic się nie dzieje. Nie mam kolejnej wyznaczonej misji do odblokowania, więc myślę, że to jest ostatnia misja. Dlatego na zakończenie, jeżeli oczywiście jest to zakończenie, tego jeszcze nie wiem, nie spoilerowałem sobie. Na zakończenie dajcie łapeczkę w górę, pokażcie, że wam się ta seria podobała. Ren, 7 marca 1945. Marzec 45. Z 9 pancerną i 99 mamy zająć most. Jak się przedrzemy, to opór niemiecki załamie się. Tak. Dobra. Spróbujemy jak zwykle heroiczne czyny, pamiątki, wiadomo, że nie. Że na pewno żadnej nie znajdę. Rozpocznę misję. Cyk. I zobaczymy. Tak. Kobitce Daniel. Pragnę być przy Hazel, przy narodzinach naszego dziecka. Ale muszę przekonać Pearsona, żeby dał mi walczyć. Muszę odnaleźć Zussmana. Wiem, że on by mnie ratował. Jeżeli nie wrócę do domu, to czuwaj nad nimi, bracie. W napisach na nimi, nie nad nimi, ale powiedział nad nimi. Wow, wow. Co ty tu robisz? A jak myślisz? Ryzykujesz. Ej, ja bym tam nie właził. Pearson dawał gaźnik. Dzięki za cynk. Mhm. Wcześniej ten dowódca mówił, że Pearson się zmienił. No kurwa, jaja sobie robisz. Nie zostawię Zussmana na pastwę. Pozwierzaj się kapelanowi. Tu nie ma miejsca dla gnoja, który nie wypełnia rozkazów. Postąpił pan wbrew rozkazom i nie zostawił swoich ludzi w Kasserin. Jak to się stało? Tu żeś kurwa powiedział? Słyszał pan. Wypierdalaj, póki jeszcze możesz. Davis mi mówił, to nie twoja wina. Próbowałeś tylko ocalić swój pluton. Spieprzaj! Spieprzaj! Spieprzaj, dziad. Nigdzie się nie wybieram. Spieprzaj, mówię! Nóż, kurwa! Miałem rozkaz się wycofać. Ale ja po prostu chciałem się popisać. Powiedziałem ludziom, że utrzymamy przełęcz do przybycia posiłków. Ale te nie nadeszły. Nigdy nie nadeszły. Pewnie masz rację. Skazałem ich na śmierć. Teraz idź. Bez plutonu nie idę. Wydaje ci się, że masz jaja. Spróbuj skupić się na zadaniu. Gdy dookoła każdego dnia twoi ludzie padają jak muchy. Turner nigdy nie poddałby się. Turner nie żyje. Niech jego ofiara coś znaczy. Żadna ofiara zbyt wielka. Co ty wiesz o poświęceniu? Nic. Nic, a to? Zwolnienie z honorami podpisane przez Davisa. Mój bilet do domu. Tam mogłem mieć wszystko. Powitanie godne bohatera. Nawet brązową gwiazdę. No, to jest poświęcenie. Ale mam tu jeszcze zadanie. Ciebie chyba pojebało. I to jeszcze jak. Dobra, do szeregu. Sierżancie? Do szeregu, mówię, kurwa. Jeśli chcesz wrócić, to teraz. Nie waż mi się błazić w drogę. Widzę, że rodzina w komplecie. Nie cała. No, weźmy ten most i znajdźmy naszego brata. To jest plutonowe. No, i to mi się podoba. Jeśli Zussman żyje, to po drugiej stronie. Musimy tylko zająć most. No dobra, oto i on! Ostatni most na Renie!
Przeprawimy konwój i jesteśmy u Fryców. I pozamiatane. Wszystko albo nic. To tutaj zmierzaliśmy. Dobra, za mną ruchy! Musimy zabezpieczyć wejście na most! Tak jest, sir! Jazda! Hej! Nie próbuj mnie zawieść! Dostałeś drugą szansę! Nie zawiodę. Ruchy. Kurde, ej! Patrzyłem na chwilkę w telefon, serio. Konwój będzie nas osłaniał przy podejściu do mostu! Ruszajmy! Chodź, krzyżowy! Wow! No to ładnie, ginę już na samym początku. Ach, trochę sobie ściszę tą grę. What? Serio? Oj, nagle mnie nic teraz nie ściąga, nieźle. Okay. Okay, gdzie te są? Rzucam granat! Pancerszyn! Rzucam dymy! Kurde, żeby nie wybuchł. Ja! Wybuchło mnie. Dobra, może jeszcze przeżyję. O, chyba tak jest. O, okej. Zmiana pozycji. Kurde, a ja nie mam już... Dobra, mam bara tu, to tam wymienimy. Przypalam! Wow! Daniel, zajęło, zabezpieczyć górne piętra! Dobra, wezmę bara, bo mam więcej ammo w nim. Kurde mać. Okej. Okay. Dobra, w tej broni i w tej... O, fajnie. Dobra, pobawimy się z tej broni. Dobra, gdzie oni są? No przecież zdech. Okej. U nas czysto! Ale tylko jednego, bo ten też się poddał, a ja go zabiłem. Kurde. No trudno. Dobra, co teraz? Co teraz? Chyba muszę zejść na dół. Oddział za mną! Idziemy na most! Gdzie jest Thais?
Stoi! Co jest? Rzucają co mają! Dajcie nam trochę czasu! Zajmiemy się ładunkami! Pójdę na szpicy, a Daniels i Stiles osłonią saperów. Pytania? Gotowi? Idziemy! Idziemy! Wy dwaj! Zajmijcie się ładunkami pod głównym przedziałem! Szkopy się wycofują! Uwaga, nie wychylać się! Mhm. O, wow. O kurde, spadłem tam. Dobra, nie będę próbował nawet. Przed nami, na twój strzał, Daniel. Grzejemy! Wow. Nie tak jak chciałem to rozwiązać. Oznacz. Wycofują się! Okej, ładnie. Daj mi te granaty. Nie, to Stiles. Gdzie jest Stiles? Ostrza moździerzowe? O, nice. To może później. Dobra, granaty. Mam, okej. Apteczka i jazda. To nie jest medyny. Co radny? Kto cię już może walczyć? Most wytrzymał. Wytrzymał, jebaniutki. Zmietli swoich własnych ludzi. Bando żołomu. Patrz, gdzie leziesz! Wstawać i ruszać się! Wciąż mamy roboty do wykonania. Wszyscy żyją? Hajdanie, wezmij artylerię. Słyszycie? O. Uwaga! Zabarykadowali gwiazdy, moździerze, ale jak mam to zrobić? O kurde. Czekajcie, chyba wiemy. No dawaj, Aiero, dawaj to. Gdzie mamy granat dymny? Leci! Dobra. Nie wiem, czy to nie zrypałem tego. Ale dobra, może przeżyją. Okej, okay, fajnie. Ups. Jedna pierwsza apteczka. Wyrzucam granat! A ten se spokojnie spaceruje koło mnie. Ups. To było fajne. No skurde. Gin. Ach, chciałem się wrócić do niego. O nie, zginę zaraz. No bez kitu. Dobra, mam 4 apteczki, więc muszę używać. Kurde ta ono. Koło nich stoisz i nawet nie zabijesz. No szkurde mać. Cały magazynek leci na jednego typa. Dobra, coś innego. O. To tak jak z CKM-u napierdziałem. Okej. Ale
Dawaj szybko. O. Dobra, lecimy. Ale dostał, chyba w banie dostał. Dobra, czysto. No jaki... Umalował się farbą, no co za niechluja jedno. O, okej. Dobra, do bara też? Spoko. Te samoloty za chwilę rozwalą most! Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze! Daniels, Howard! Za mną! Ruchy już! Daj znać, gdzie są! Rzucam granat! Rzucam granat dymny! Wow. O kurde. Idę, idę. O shit. No dawaj. Tędy. Wow! Dobitka! Sklepy za workami z piaskiem! No, okej, okay, apteczka, fajnie. Kurde, jeszcze nie zdak. Zajmij stanowiska przeciwlotnicze! Jeszcze mnie trafił. Bronię mostu! Polemy! Wow! Nie odpuszczaj! Oberwał i spada! Na pierwsze! Okej. Okay. Masz go! Trzeba brać poprawkę na lot. Poradzisz sobie, Danie! Oberwał i spada! Trochę tak jest. Masz go! Pluj dalej! Namierzyli cię, Daniel! Dziesiątkę, Daniel! No, gdzie oni są? Chyba tyle już jest. Wow! Co? Teraz w lewo! Masz go! Pluj dalej! Nie odpuszczaj! A to nie ma. To nasze samoloty! No właśnie. To chyba już, no. Okej. Teraz dopiero rzucą na nas. O nie! Zginę zaraz. O, przydałaby się snajpa. Potrzebuję tego dymu, Ajelo! Granaty i dymne! Jedziesz! Dostał, ale nie zabiłem go. Nie ma czasu na przeładowywanie. Kurde, no. Ej, rzucam granat! Okej, chociaż jeden.
Kurde, jeszcze ktoś pisze do mnie. W dupę jeżdżę. Jakaś walka wręcz? Na pewno. Ej, ja się jaram. Ludzie, ja się jaram. Koniec, koniec? Most jest nasz. Tu to nowy hoład. Chyba jestem panu winny przeprosinę. Jesteś mi winny sporo więcej. Zapraszam. Tworzymy historyków. Pierwsi za nami. Czego się gapisz, Fryc? Mamy dane o obozach jenieckich w pobliżu. Davis kazał czekać na zgodę, zanim przystąpimy do wyzwalania. Ale sami wiecie, co robić z takim rozkazami. Tak jest, sierżancie. W porządku. Jestem dumny, że nasz pluton pierwszy przekroczył Ren. Konwój zmierza teraz w samo serce Rzeszy. Wojna już niemal wygrana. Nie dla mnie. Nie póki nie znalazłem Zussmana. Czyli jeszcze nie koniec. Ruszyliśmy z mostu na wschód. Przeszukiwać obozy. Myślałem, że wiem, czym jest okrucieństwo. Gówno wiedziałem. Ale jedno jest pewne. Nie sposób zapomnieć tego, co zobaczyłem. Według ocalonych resztę jeńców, w tym Zussmana, zabrano do mniejszego obozu 3 godziny marszu na wschód. Miałem tylko nadzieję, że Zuss jeszcze żyje. On jest strasznie cicho nagrany. Coś czuję, ten że opuścili Pearson. Okolice. No, what the fuck. Ale ciężko mi się poruszać. On to jest tak celowo zrobione. Tam są koszary. Cokolwiek tu się działo, chcieli to ukryć. To byli nasi. Przygotuj aparat. Niech świat się o tym dowie. To jeszcze nic. Treblinka, Auschwitz. Tam się dopiero działo. Traktowali ich tu gorzej niż zwierzęta. Wygląda na to, że byli bici, głodzeni, zmuszani do pracy ponad siłę. No nie powiem, klimat mroczny. Taki naprawdę. Ciekawy. Naziści wymordowali naszych z zimną krwią. Ogień piekielny nie byłby w stanie wymazać tych zbrodni. Pewnie ich śmierć miała być pokazową karą.
Czekajcie chwilkę, ja tylko zrobię snapka. Dobra, już idziemy. Zamordowali najsłabszych. Tych, którzy by ich spowalniali. Daniels, tutaj! O, już mogę się normalnie poruszać. Daniels, spójrz na to. Ślady biegną na pola. Właśnie tam musieli ich poprowadzić. No to idziemy za nimi. Nie robię sobie nadziei. Obiecałem Zussmanowi ratunek. Sierżancie, idę na szpicy. Zussman! Szybko! Res, strzelaj! Wszystko w życiu zatacza krok. Ta wojna, zdarzenia z przeszłości. Zupełnie jakby było mi pisane. Z trzeciego odcinka, historia. Ale myślę, że wracasz do domu, braciszku. Pamiętacie? Już chwilę temu to nagrywałem. Być może będzie jakieś nawiązanie, że będę musiał strzelić dość szybko, czy coś. Paul! A, kontynuacja tej historii z trzeciego odcinka. Zginąłeś tam wśród śniegów. Wszystko przeze mnie. Cholera. Idę po ciebie, Zus. Nie umrzesz, bracie. Nie teraz. Nie dziś. Niby otwarty, a tak naprawdę zamknięty teren. Zobaczcie, w ogóle tam nie ma prześwitu. Gęsty las. Nawet zaczęło opadać, tak się klimat kurczy. Popsuł. Oho. O, to oni dobijają ich jeszcze. No w banie dostał, no. To koniec? O, żyje. Majacze, co oni ci? Myślałem, że zostawili nas. Że umrę tutaj całkowicie sam. Napij się. Już dobrze. Kronikarz. Zawsze nade mną czuwałeś, Paul. Tak było pewnie i dziś. Tylko jedno trzyma człowieka na nogach w czasie tej długiej drogi. Bracia broni walczący u jego boku. Odpowiedzieliście na wezwanie. Z wężyn i z nizin przybyliście walczyć o pokój i wolność. Dziękuję wam. Cały świat dziękuję. Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie. Już na zawsze pozostaniecie braćmi. Bohaterami. To na tyle, chłopy. Zussman, chciałbym ci to dał. Tobie się bardziej przyda. Masz dzieciaka. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy. Będzie dobrze. Panowie? Queens! Wasz syn marnotrawny powraca! Poradzisz sobie, stary? Wpadnę do Zussmana.
Sierżancie? Pan do domu? Armia to mój dom. A ty co, nie zostajesz? Już zatęskniłem za Teksasem. Trzymaj się, farmerze. Trzymam. Powiem synowi, jak walczyłem u boku Pearsona. Wielkiego wodza i pojeba. I to jeszcze jakiego? Jak będziesz w Chicago... Kiedyś będę. Prędzej to ja pierwszy odwiedzę to twoje całe Longview. Wpadaj, kiedy chcesz. Wiesz co? Wtedy jak nas złapali... Odebrali nam więcej niż wolność. Choć trzymali więźniów razem, to każdy był sam. Liczyło się tylko to, żeby przetrwać. Ale ty... mogłeś wrócić jako bohater. Czemu zostałeś? Co to za bohater, który nie pomaga? Do końca. Do końca. Tej nocy sen skończył się inaczej. Wróciliśmy do domu. Obaj. Ciągle słyszę tamte wilki, Paul. Czasem nawet je widzę, ale... nauczyłeś mnie z nimi walczyć. To powinno być twoje. Pokazałeś mi, że bohater ryzykuje wszystko, żeby ocalić swojego brata. Jesteś moim bratem i bohaterem. O, what? Czyli ten jego brat umarł przy tych wilkach, niestety. A myślałem, że w poprzednim odcinku jeszcze ten, ale to chyba było jakieś takie wyimaginowane jego wspomnienie. Że niby już się zestarzeli, bo sam mówiłem to w poprzednim odcinku, że się zestarzał jego brat, a on już wtedy nie żył. Także nie, fajnie, fajnie, naprawdę. Ja jestem zadowolony z kampanii, bardzo mi się podobała. Tylko jedną głupią rzecz zrobili, taką, nie wiem dlaczego, bo z prawdziwej historii wyglądało to tak, że wszyscy SS-mani uciekali, tylko jak już wiedzieli, że przegrają wojnę, to wszyscy uciekali, a nie wiem dlaczego obóz był zamknięty w tym odcinku, a jeszcze jeden SS-man chciał zabić Zussmana. To jest takie troszkę naciągane według mnie, ale... No ale wiecie, no żeby historia była tak fajnie ten opowiedziana i tak dalej, no to musieli, że niby jeszcze jakiś ostatni został i że dobijał tych Amerykańców, a tak na pewno, a znaczy może na pewno nie powiem, ale wydaje mi się, że tak nie było, bo wszyscy SS-mani raczej uciekali z kraju albo chowali się właśnie w Berlinie jeszcze do ostatniej chwili. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się ta cała seria, kampania podobała. Mi bardzo się podobała, naprawdę. Szczerze, naprawdę, bardzo mi się podobała. Fajna seria, krótka. Szkoda, że tak długo mi zeszło ją dokończyć, ale opłacało się. Wszyscy ci, którzy oglądali od pierwszego odcinka do tej pory, pozdro wielkie, naprawdę dzięki. Fajnie, że byliście, oglądaliście tą serię. Była naprawdę fajna i ciekawa. Te misje były, wiadomo, że no jak to seria Call of Duty, dlatego chciałbym, żeby Black Ops 4 jednak miał tą kampanię, chociaż w Black Opsie 3 kampania była zrypana, ale w WW2 naprawdę, szczerze powiem, że fajna była, naprawdę. I misje były ciekawe, i przeróżne były, i samoloty, i pociągi, wiele takich fajnych rzeczy, także naprawdę bardzo mi się podobała ta seria. Mam nadzieję, że wam też, dlatego... dajcie łapeczkę w górę, jako że to jest ostatnia misja pożegnalna, dajcie łapeczkę w górę, komentarz dla statystyk, jeżeli nie subskrybowaliście, to dajcie suba, dzwoneczek. No i tyle, zakończona seria. Teraz już spokojnie mogę się skupić na zombiakach z WW2. No, także dzięki,
w tym tygodniu, mówię, gdzieś tam na weekendzie teraz będę robił live'a. Także bądźcie, obserwujcie kanał. I to tyle. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych moich seriach i filmach. Na razie.